Proponuję od dołu do góry. Władza do zabiegu. Nie podoba mi się trochę ten. Nie podoba mi się trochę, jest co ten zapach. Coś tu jest. Tam mi obraz się rozmywa. Tam tej strony mi obraz się rozmywa. Tu mam to samo. Idę, idę. Dobra. A tamtym korytarzem nie szliście, no nie? Gdzie? Tam dalej. Byliśmy, po całości. Bo tam nie byłem, nie sprawdzałem. Ja zostaję na tym piętrze jeszcze, nie idę na górę. Bo oni poszli od razu na górę, nie? Mhm. Jeszcze zostanę.
skitu. Jest tam przejściówka? Uchwycisz to okno? Z prawej strony jest wyjebane całe okno. Jo, a tu jest przejście z lewej. Zobaczymy, chodź. Nie wiem, czy coś będzie widać. Bo nie może złapać normalnego obrazu. To jest duży taki minus. Niektóre są przemyślane, a niektóre są bez sensu. Widocznie tak. Dobra. Żeby też nie było, że ja oszukuję, zobaczcie. Wiem, bo ja to samo miałem tam. Albo kamery nie mogę sobie... Idziemy zobaczyć tam dalej, czy są jakieś jeszcze jakieś inne budynki. Ty, ej, faktycznie coś tu nie gra.
Telefon mi rozłącza Bluetootha z gimbalem. No bo ci powiedziałem właśnie. Ostrzegałem cię. Coś tu nie gra. Ostrzegałem cię. Nie chcę. Nie chcę słuchać. Ja nie żart... Dalej chyba nie ma, tu się szpital kończy, tak mi się wydaje. No to tego trzeba tam pójść zobaczyć. Autentycznie telefon mi pokazuje, że Bluetooth się rozłącza. Wiem. My jesteśmy w tym momencie obserwowani. Także jesteśmy w tym momencie zagrożeni obecnie. Ale mówisz, że ta aplikacja autentycznie? Tak. Na poziomie SB7? A nie słyszałeś, kurde. Co się do nas odezwało? Ja słyszałem, ale ja nie tyle, że nie wierzę w to, bo wierzę. Tu jest wyjazd. Tylko nie ufam aplikacji, wiesz o co chodzi? Dobrze. Skoro nie ufasz aplikacjom... Aplikacji samej w sobie nie ufam, ale ufam... Dobrze. Poprosisz Marzenę lub kogoś, kto ma sprzęt, tak? Tak. Pojedziesz tutaj i to potwierdzisz. Jeżeli ta aplikacja nie działała, tak jak powinno, znaczy, że PPTV to fake. To nie? Używam tej samej aplikacji, co PPTV. Chcemy to obejść, zobaczyć, co tu jeszcze jest. Rozumiesz? Tłumaczę ci, ja nic nie ukrywam, nic nie robię. Nie robię żadnych fejków, używam tego samego. Ktoś tu mieszka. No mówiłem ci, że tu są mieszkania. Dobra, no to wracamy. No tłumaczyłem ci, że dookoła ludzie mieszkają. I teraz mi, także mi nikt nie może powiedzieć, no przyznaj już ciebie, możesz na przykład powiedzieć na kanale, że ten z Dach Urbexu, Piotrek, to on robi fake. Nie, ja widzę, co się dzieje z moim telefonem i z gimbalem, bo one świrują teraz. A ja to wszystko czuję, zanim zaczęło się coś dziać. Odkąd wyszedłem z nimi z piwnicy, mam ikonę, że Bluetooth się rozłącza w telefonie. No. Cały czas. A ja to wszystko wyczuwam. Nagraj to może, co? Jesteś w stanie to złapać? Jestem. Widzisz, Bluetooth się rozłącza, nie? No. Widać, niebieska ikona. Ta. I to jest odkąd wyszedłem z piwnicy. Fale elektromagnetyczne. Wszystko było gitarą. Dlatego tak się czujemy dziwnie. Dlatego nasze sprzęty zawariują. Także później jakbyś mógł, to mi wyślij ten fragment. Żeby miał też u siebie potwierdzone, nie? Że nie lecę w chuja. Tak, ale mi chodzi, widzisz, tak jak ci pisałem. Ja chcesz nie robię fejków. Wiem, ale ludzie mogą, wiesz, zaraz... Ja wiem o tym, ludzie różnie reagują, dlatego... ale widzisz... Była młodzież, grupka młodzieży, tak? A tam na dach da się wejść czy nie? Bo tu widzę, że drzewa wyrosły. Nie za bardzo. Cały gaj wyrósł. Idziemy cały czas prosto i pójdziemy tam szukać kaplicy. Powiem tak, ten budynek omijamy. Omijamy. On jest najbardziej, że tak powiem... Niebezpieczny. Jak mogę to ująć? Nawiedzony? Tak, nawet. Najbardziej nawiedzony ze wszystkich, ale po środku mamy jeszcze nienagraną, nie wiem co to było, patio, jadalnia, ten duży tutaj korytarz. Z tej strony. Tutaj. I pytanie, czy chcemy tu wchodzić. Tu? Nie. Tak, tutaj. Nie. Tutaj na środku są schody generalnie, które prowadzą na parter i na pierwsze piętro. Widzisz, tamta była, mieliśmy jedną sceptyczkę. Ale ona uwierzyła. A słyszałeś, co się działo? Ej. Co? Ta sceptyczka, no. po tym twoim nagraniu, no. Zaczęła zawijać, że ona musi do domu jechać. Słyszałeś o tym? Tak. To było ustawione na bank. Ona po prostu obstrała się. Tak. Ona, że wiesz, że musi... Słyszałeś? Tak. Za nami krok, jakby słyszałem patyk łamany. I czuję znowu zgnieliznę. Idziemy stąd. Idziemy stąd. Czyli omijamy ten kawałek. Tak. Omijamy... A wiesz, co najbardziej czujesz? Bo jest z tym. Dzięki. Nie, bo po prostu trzeba takie rzeczy omijać. Że do mnie później dotarło. Wybaczcie, bo ja to nagrywam cały czas, także wybaczcie widzowie. Środkową część opuszczamy, bo nie jesteśmy tam sami po prostu. Nie jesteśmy sami, to jest na pewno potwierdzone. Wszyscy trzech... Wy możecie w to nie wierzyć, ale my czujemy autentycznie i wszyscy, co chwilę zapach. Wszyscy trzech to potwierdzamy, jak i ta młoda grupa, nawet sami zauważyliście po ich zachowaniu. Bo dziewczyna zaczęła zalewać, że musi wracać do domu. Tak, nagle. Gdzie nagle stwierdzi? Omijamy, bo tam wszystko? To samo. Wszystko? Tak. Cały obiekt się obudził? Tak. Tak. Wiesz czemu? Wiesz czemu, bo czy nie wiesz? Do piwnicy pewnie, o to chodzi. Nie, bo o to chodzi, że dostaliśmy kontaktu. Kontakt był po prostu z jakąś błądzącą duszą. Czyli wchodząc tam ponownie zrobilibyśmy gruby błąd. Zrobilibyśmy błąd, ponieważ po prostu groziło na niebezpieczeństwo i to ogromne. Mogliśmy stracić życie. Ala opętanie czy ala atak? Wiesz na co? Opętanie to nie jest nagłe. Opętanie jest stopniowe.
Czyli bardziej atak, atak jakiejś złej duszy na nas. Tak? Nie złej duszy. Albo byt, albo demon. To są dwie opcje. Nie ma nic innego. Tylko dwie. Po zapachu. Czyli zła dusza to jest mit. Nie, czy jest to zła dusza. Bardziej to się określa w taki sposób, że po prostu jest albo jest kontrolowana, rozumiesz? Albo ta dusza po prostu jest błądząca. Rozumiesz? Mhm. Nie jest przywiązana do jakiegoś miejsca, no dom, do jakiejś pamiątki rodzinnej. Mhm. Daj mi na to jakiś dziadek, co umiera dziadzia i nagle w pewnym momencie był przywiązany do... Wszyscy wiedzą, wspominają, że miał zegarek. Zegarek, nie? Sprzedamy, on był drogi. I on może błądzić przez ten zegarek. Z powodu zegarka. Takie rzeczy, które osoba miała całe życie przy sobie, tak, powinny iść razem z tą osobą. Bo to jest to się nazywa przywiązanie. Tak jak ci mówiłem, ten dziadek, tak? Mhm. Będzie przywiązany silnie, a zapytamy się, dziadek, jakby coś się stało, tak szczerze mi powiedz, zostawić ten zegarek, czy tobie to jest obojętne? Nie, ten zegarek chciałbym, żeby został w rodzinie. Dobrze. I to musimy uszanować. On da ci po prostu... On ci powie o tym. Tak, tylko za życia. Właśnie, słuchaj, ja nie wiem, gdzie dokładnie jest ta kaplica, wiesz? Znasz lokalizację, czy nie? Jest to kaplica, nie mam pojęcia. Pies. No. Osunął się, pomału, pomału. Odsuwamy się pomału. To jest próba. Widzę. Widziałeś te ślepia? Może być kontrolowany. Widziałem. Przez demona. Widziałeś te ślepia? Widziałem. To nie były normalne psy. Dlatego ja nieco tylko inaczej wykorzystuję. Wycofujemy się. Wycofujemy się, spokojnie. Spokojnie, tylko pomału. Nie świeć mu w oczy może, bo to nie może prowokować. To może go prowokować. Tego tu psu w ogóle nie było. Nie. Ale i ma ten, obrożę metalową. Bądźmy w tym momencie sceptyczni. Mirek, spójrz do tyłu, co się dzieje z tyłu. Mądź naszymi oczami z tyłu. Powiem ci tak, to może być pies z pobliskiego gospodarstwa, tak, ale na stówę nie był sobą. Nie był sobą. To było widać po ślepiach i zachowaniach. Bo tym bardziej się oddalamy od szpitala, tym jest lepiej. Dobra. Dlatego zareagowałem właśnie na tym. A ja inaczej. Rozumiesz już? Tak, wiem o co chodzi. I powiem ci, że... Co robimy? W sensie musimy kaplicę odpuszczamy, bo to jest odpuszczamy teren. Sobie w ogóle teren Zawiówka i informujemy jawnie, teren, że... Teren, który jest najbardziej aktywny nocą. Tak. Zobaczcie, tutaj tak powiem wam szczerze, zaparkowała ta młodzież. Dwa samochody zaparkowali i sobie przyszli do Zawiówkę. Po prostu sceptycznie podchodząc, dla zabawy, dla śmiechu nastraszymy dziewczynę. Ewentualnie, haha. A tu wyszła kicha. Spotkali nas i przestaliby sceptycznie, a tak szybko uciekli, że myśmy dosłownie 10 minut po nich już wyszli. I nawet śladu nie ma. Wiesz w ogóle, co jest ciekawe? Jak rozmawialiśmy wtedy z tymi dziewczynami, co wyjmowałeś krzyż, no, byłem przekonany, że wyłączyłem nagrywanie. Nie wyłączyłem. Nie. No właśnie, to jest cała właśnie to. Cała rozmowa została...
Wiktoria. Mama. Mówić. Anna. Sandra. Przekupiony.
Idę. Te tienes que li- Paso. Cima de... partido. O vírus. En mi vida. Nada. Żyżnego. Posłanie. No. Potem.
Winny. Co? Bitwa. Kot. Pokój dzienny.